source hardware with open source chip design. Who here in the audience uses Linux? Please a short Proszę podnieść ręce, jeżeli używacie Linuxa. Wygląda jak prawie wszyscy. A kto używa go na otwartym sprzęcie? Podnieść ręce. No, nie za wielu. Kto chciałby używać go na otwartym sprzęcie? No, dlatego jesteście tutaj. Czy Fustini projektuje otwarty sprzęt i otwarte układy? I'll skip past my introduction. It's Congress, so probably most people are familiar with open source. So I mean, wstęp, bo wszyscy wiedzą, kim jestem. Trochę dla kontekstu. Otwarte oprogramowanie to przede wszystkim Linux. Potem jest Android, który jest w Linuxie, LibreOffice, którego użyłem, żeby zrobić tę prezentację, Firefox, czyli przeglądarka. Termin otwarte oprogramowanie jest czymś, co można uwspólnić, ponieważ projekt jest otwarty publicznie. Mówiąc o otwartym oprogramowaniu, można mówić o wolnym albo otwartym tylko oprogramowaniu. Jest to bardzo filozoficzne pytanie. Dzisiaj będę używać tych terminów wymiennie. Można mówić o otwartym, libre i wolnym sprzęcie, ale będę mówić po prostu o otwartym sprzęcie. Sprzęt, który jest otwarty, to jest sprzęt, którego projekt jest otwarty, publicznie dostępny, który można modyfikować i rozpowszechniać. Wymyśliliśmy tę definicję 10 lat temu na Open Hardware Summit. Ogólnie robię elektronikę, czyli sprzęt i otwarty sprzęt. To jest więcej niż mechaniczny projekt. To jest każdy fizyczny obiekt, z którego możesz dzielić się projektem. Będziemy teraz mówić o schematach, o wyglądzie płytek i o zawartości sprzętu. Generalnie to są albo PDF-y, albo obrazki, albo gerbery, które się używa do drukowania płytek, albo programy w CAD-ach, czyli KiCad albo Eagle, pliki z tych programów. Ważne jest to, że da się dostać w małych ilościach komponenty. Nie jest to bardzo ważne wymaganie, ale jeżeli chcemy, żeby projekt praktycznie był możliwy do budowy, to jest ważne, żeby w małych ilościach dało się zbudować. Dużo ludzi mówi o Arduino. Bardzo wielu zna w tym pomieszczeniu. To jest jedna z płytek, która została stworzona przez małą szkołę ponad 10 lat temu. I stała się bardzo popularna, by była całkiem dobra po to, żeby zrobić projekty interaktywne od strony elektronicznej i podzielili się projektem w internecie jako organizacja. Można zmodyfikować ten projekt do innych projektów. W tych slajdach jest bardzo wiele linków, można sobie je ściągnąć. Jest między innymi link do dokumencie o Arduino, jak się to zaczęło. Jedna z najbardziej popularnych płytek Arduino to jest Uno, na którego obrazek widzicie. Arduino jest otwartym oprogramowaniem, otwartym sprzętem. Jest nawet plik projektu Eagle. To, co my upubliczniamy, to są... Kiedy upubliczniamy nasz projekt, musimy wybrać licencję. Jest dużo opcji i jedna z nich to Creative Commons.
jedna z popularniejszych to jest CC BY-SA, czyli taka, w której trzeba potwierdzić aktora i równocześnie udostępniać tylko pod tym samym tylko pod tą samą licencją. Jeżeli mamy NC, czyli niekomercyjne, to już nie jest to taka licencja otwarta. Są także licencje wzajemne, jak GPL. Są licencje dozwalające, tak jak Apache. Są jeszcze licencje specjalnie do otwartego sprzętu, tak jak licencja CERN. CERN to jest laboratorium fizyczne w Europie i mają repozytorium otwartego sprzętu, gdzie mają dużo projektów elektronicznych. Jest tam sporo inżynierów elektronicznych, którzy tworzą projekty użyteczne do eksperymentów fizycznych i udostępniają na swojej stronie. Jednym z ludzi, którzy tam mają swój zespół, to jest Javier Serrano. Opowiada w linku o tym, dlaczego on to robi. Jest to dosyć trudne, bo oprócz licencji jest jeszcze prawo autorskie, jest prawo patentowe. I jest jeszcze taki wykład Ariego Douglasa, który opowiada o trudnościach z tym związanych. Może być warto na niego spojrzeć. I o co w tym chodzi w ogóle? Możesz chcieć zrobić otwarty sprzęt po to, żeby udostępnić innym udostępnić możliwość, żeby inni ludzie pomogli ci tworzyć swój projekt. To jest jeden z najważniejszych powodów, dla których warto swój projekt udostępnić otwarcie. Jest warto sprawdzić, czy chcemy, żeby inni ludzie mogli używać swojego projektu. Tak jak mówiłem wcześniej, jest częścią Towarzystwa Otwartego Sprzętu, które jest organizacja w Stanach Zjednoczonych. Mam tutaj Matiasa, który jest członkiem zarządu w Wiedniu. Mamy między innymi definicję tego, czym jest otwarty sprzęt, najlepsze praktyki i całą listę rzeczy, które musisz sprawdzić, jeżeli chcesz wypuścić nowy projekt. Ale najważniejsza rzecz, którą robimy, to zjazd otwartego sprzętu. Następny będzie w marcu, być może się tam pojawicie. Zaczęliśmy w 2010. W tym roku spróbowaliśmy czegoś innego, to znaczy zrobiliśmy miesiąc otwartego sprzętu. Zaczęliśmy od wydarzenia w Wiedniu i w Colorado w Stanach. Mieliśmy wydarzenie w 14 różnych krajach. W 2020 zrobimy taki sam miesiąc. Jeśli zastanawiacie się, co zdarza się na takim szczycie, to możecie zobaczyć, co się zdarzyło w 2018 roku. Można zobaczyć, jakie są różne rodzaje projektów, które robią ludzie. Uprawiają tutaj naukę, projektowanie, sztuka. Jedna rzecz, którą robimy z tym stowarzyszeniem, to jest program certyfikacji. Można aplikować o certyfikację, wpisujemy dane naszego projektu, no i wtedy możecie używać tego logo. Jedną z wartości tego, kiedy robicie taki projekt, jest, że możecie umieścić to logo na przykład na swoim opakowaniu i ludzie mogą teraz łatwo zobaczyć, czy to jest otwarte oprogramowanie i mogą też wpisać w internecie numer identyfikacyjny i dostaną dane tego projektu.
Jeżeli ludzie szukają jakiegoś rodzaju sprzętu i chcą, żeby to był otwarty sprzęt i widzą to logo, to wtedy mogą sprawdzić i poszukać tego numeru w bazie danych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat naszego stowarzyszenia, to wejdźcie na oshwa.org. Możecie się tam zarejestrować. Mamy też listę mailingową i forum. Jesteśmy też na Twitterze pod kątem OH Summit. Nasza dyrektorka napisała książkę, opublikowała książkę z esejami na temat różnych projektów. Najważniejszym tematem tutaj jest Linux na otwartym sprzęcie. Jeden z moich ulubionych projektów został zrobiony przez Baniego, który zrobił tutaj świetny wykład pierwszego dnia. To jest w 100% otwarty laptop. Cała elektronika jest otwarta. 5 lat temu to był świetny system. Mam taki laptop, używam go przez wiele lat. No, to jest fajne, bo możemy mieć laptop, którego używamy na co dzień. Jest to otwarty sprzęt. I ma na przykład radio. Jeżeli zastanawiacie się, co będzie następne, to tutaj na kongresie możecie zobaczyć nowy laptop, Reform. To też będzie w całości otwarty sprzęt. Spróbujcie zobaczyć to na kongresie. Jest w obszarze CDC. Innym projektem jest BeagleBone. Zajmują się również komputerami otwartego sprzętu. Co robimy, to pracujemy z różnymi producentami i pracujemy z naszą społecznością. BeagleBone zaczął z projektem BeagleBone. To jest tania płytka oparta o architekturę ARM. Dzięki temu ludzie mogli przenieść swoje oprogramowanie na architekturę ARM. Wypuściliśmy też BeagleBone. Jeżeli używasz BeagleBone, to pewnie pamiętasz BeagleBone Black, który był naszą najbardziej popularną płytką. Ponieważ to jest otwarty sprzęt, to ma dużo różnych wersji, które są produkowane przez różnych producentów i mają różne funkcjonalności, różne ceny. Na przykład niektórzy producenci wyjęli HDMI. Jeden zrobił trochę droższą wersję, która jest nadaje się do przemysłu. Co jest ważne, jeżeli chodzi o otwarty sprzęt, to chcemy, żeby ludzie mogli wziąć i zrobić coś z naszymi projektami. Tutaj na przykład mamy projekt PocketBone, gdzie układ jest naprawdę prosty. Mamy tutaj tylko 4 warstwy na płytce. Jeżeli macie trochę doświadczenia, możecie wybrać się do obszaru hardware hacking i zrobić własną wersję tego. Albo możecie zrobić to, co zrobił Kumar, który zrobił płytkę, która jest analizatorem logiki i umieścił tam funkcjonalności, których sam potrzebował. Między innymi gigabitową kartę sieciową. No to jest przykład naszego logo, BeagleBone AI. Zarejestrowaliśmy go w tym roku. Tutaj jest US, dlatego że zarejestrowaliśmy go w Stanach i numer 169 to jest numer produktu. Dzięki temu ludzie mogą wejść na GitHuba i łatwo sprawdzić certyfikację i znaleźć link do naszej bazy danych.
Jest też Olimex tutaj w Bułgarii, jest moim zdaniem jedną z najlepszych firm, która produkuje otwarty sprzęt. No i mają sprzęt, który nazywa się OLinuXino i jest Linuxem. Jest na ten temat świetny post na blogu. Kilka lat temu chcieli zrobić 64-bitową płytkę z ARM-em, która również jest w całości otwarta, zaprojektowana w KiCadzie. KiCad to otwarte oprogramowanie do projektowania obwodów. Był na ten temat wykład na FOSDEM-ie, w momencie kiedy na temat jak przesiadali się z oprogramowania własnościowego na KiCad. Jeżeli nie słyszeliście o KiCadzie, KiCad. Niektórzy ludzie wymawiają tak i tak. KiCad to jest otwarte oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych. Działa na Linuxie, Windowsie i macOSie. Jeden z jego twórców to CERN. Jeden z inżynierów tam pracuje na pełny etat nad tym projektem. Dostaje, obejmuje już masę krytyczną powoli. Polecam obejrzeć Getting to Blinky na YouTubie. To jest fajny przewodnik, jak zrobić podstawową płytkę. OLinuX wziął jedną z płytek, którą wcześniej zaprojektowali, OLinuXino, i zrobili na jej bazie laptopa, który nazywa się teraz 1. Pliki są, pliki projektu są na GitHubie. Jest to laptop złożony z części, można sobie z niego go zbudować. Jeden interesujący projekt to jest chip. To jest komputer, który kosztuje $9. Został zaanonsowany na Kickstarterze. Niestety po 3 latach firma splajtowała, ale to, co było fajne, to to, że cały komputer był otwarty, schematy, płytka, materiały. I tutaj jest przedstawiony pocket chip, czyli komputer, który można zapakować do kieszeni z Linuxem. Jest jeszcze Grogard, który zaprojektował swoją płytkę, która pasuje do pocket chipa. I cała na niej Doom, który zawsze jest taką pokazówką Linuxa. Ta płytka jest całkiem fajna, która jest w wielkości tak zwanego Adafruit Feather. Jest całkiem otwarty projekt. Jedną z rzeczy, o których chcę opowiedzieć tutaj na kongresie, to pomysł, żeby połączyć otwartość i FPGA. Ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo fajne wydarzenie było takie, że Clifford Wolf i David Shah zrobili otwarte oprogramowanie, które umożliwia ludziom użytkowanie czegoś innego niż to oprogramowanie, którego używają producenci FPGA. Jeden z wykładów kilka lat temu na kongresie to był na temat Lattice Ice40 i CE40. Nazywa się Project Ice Storm. I mówi o tym, jak stworzyć, jak wrzucić swoje oprogramowanie na FPGA. David Shah głównie pomógł stworzyć oprogramowanie, które da się wrzucić na inne FPGA, nazywając się ICE5. Jest jeszcze projekt X-Ray i SymbiFlow, które są na ten sam temat, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane FPGA z serii Xilinx 7. Czemu to jest ważne dla Linuxa? Jeżeli mamy FPGA, które jest wystarczająco dobre, możemy wrzucić tam procesor, tak zwany soft core,
otwarty rdzeń. Greg jest tutaj na kongresie i on zaprojektował całkiem fajną płytkę, która się nazywa pomarańczowy krab, orange crab. I na tej płytce działa Linux. Jest to otwarta płytka. Można ściągnąć sobie projekt i używa miękkiego rdzenia, który potrafi uruchomić Linuxa. Jest jeszcze w Chorwacji Radiona. To jest płytka, która zawiera FPGA o nazwie CP5. Mieli kampanię na Crowd Supply, żeby to zrealizować. David Shaw to też jeden z inżynierów, który stworzył tak zwany Trellis. Ma gigabajt pamięci DDR, czyli to jest całkiem mocny system do Linuxa. I jest to też otwarty sprzęt, można ściągnąć plany i zbudować. Ostatnio w listopadzie była konferencja Hackaday i ludzie mieli taką płytkę, która wyglądała jak Game Boy z FPGA o nazwie CP5, która miała na sobie procesor RISC-V i działała z Linuxem. Jedna z osób tutaj w rejonie otwartych FPGA pokazał to na Twitterze, jak wygląda FPGA, na którym jest rdzeń, który potrafi uruchomić Linuxa. Jak mamy miękki rdzeń, to co z tym robimy? Jest taki projekt, który się nazywa Litex. I to jest projekt po to, żeby zrobić system na chipie wewnątrz FPGA. I używam języka nazywanego Migen. Jeżeli was to interesuje, to sprawdźcie blog Beniego. I ten projekt daje wam kontroler RAM-u, PCI i tak dalej. Można połączyć te wszystkie części i dostajemy całkiem dobry system. Jeżeli chodzi o miękki rdzeń, to Litex daje wam możliwość wrzucania procesora RISC-V To się nazywa Linux na Litexie. Jest kilka innych podobnych projektów, ale Linux na Litexie jest jednym z najbardziej popularnych. To jest zrzut ekranu, gdy startuje. Teraz powiem trochę o RISC-V. Jeżeli o nim nie słyszeliście, może słyszeliście o i86, Intel x86 albo ARM, to są zestawy instrukcji. To są instrukcje, które ten procesor wykonuje. Jeżeli macie kod, to on się kompiluje do takich instrukcji. RISC-V wyszedł z Uniwersytetu Kalifornii. Więc i on jest otwarty, więc każdy może go sobie wziąć i używać we własnym układzie, również w FPGA, tak samo jak w Krzemie. Uniwersytet Kolumbii chciał zrobić swój procesor i zrobili coś o nazwie OpenV. I cały ten układ jest otwarty i używa RISC-V, ale nie jest zbyt wystarczająco mocny, żeby na nim działał Linux. Jest bardziej mikrokontrolerem. Inna z organizacji nazywa się Low Risk i oni mieli taki pomysł, żeby zrobić system na chipie, który będzie podobny do smartfona i będzie mógł na nim działać Linux. Jeden z tych ludzi to Alex Bradbury. On opowiadał ostatnio o przyszłości RISC-V. Bardzo polecam posłuchać.
Podobnie do Ashwa, OSHWA jest FOSI, czyli wolne i otwarte, fundacja wolnego i otwartego krzemu. Jest taka konferencja, która jest co roku tutaj w Europie. Jest inna konferencja nazywająca się Latch Up w kwietniu w MIT-cie. Jest jeszcze taka strona, która się nazywa Libre Course. Tacy ludzie, którzy wymyślają układy na temat Ethernetu albo inne mikrokontrolery. I jeżeli oni sobie wymyślą taki, zaprojektują taki rdzeń, to mogą udostępnić go na tej stronie. Było coś takiego jak tydzień otwartego sprzętu. Wcześniej to jest coś, co robi FOSI. Jedna z firm, która została rozpoczęta przez twórców RISC-V, to C5. Oni produkują mikrokontrolery. Jeden z głównych kierowników mówi o ekosystemie w Embedded Linux Conf. W filmie mówił, że chce używać wszystkich części które w instrukcjach RISC-V. Niestety nie możemy na nich uruchomić Linuxa. Jedna z niespodzianek w zeszłym roku na FOSDEMie była płytka Hi-Fi Unleashed, na której można uruchomić Linuxa i działa naprawdę dobrze. Na razie to tylko płytka testowa dla programistów. To trochę rozczarowujące. No więc to jest opcja z górnej półki, dość droga, dlatego że w małym nakładzie. No ale jest też mikrokontroler. To jest mikrokontroler z dużą ilością pamięci. Można na nim uruchomić Linuxa. Ludzie z firmy Western Digital poprowadzili wykład na temat uruchamiania Linuxa na tym mikrokontrolerze. Możecie zobaczyć tutaj ten wykład pod tym linkiem. Są też slajdy. Mówią też o tym, co zrobili, żeby uruchomić Linuxa na czymś, co jest w zasadzie mikrokontrolerem. Nie jest to wspaniałe, ale musimy pracować z tym, co mamy. Jeżeli interesuje Was, w jaki sposób Linux działa na RISC-V, możecie zobaczyć ten wykład z Hot Chips kilka miesięcy temu. Mówią na przykład o tym, jak Linux działa na RISC-V. Debian i Fedora mają w tej chwili początkowe dystrybucje na RISC-V. Jeżeli nie macie sprzętu, tak jak ta płytka Unleashed, możecie spróbować na emulatorze, na własnym komputerze, na emulatorze QEMU. Co ciekawe, dwa tygodnie temu na konferencji w Kalifornii ogłoszono, że w przyszłym roku będzie nowy chip. Pozwoli nam zrobić układ, który nie będzie bardzo drogi. Chcemy zachęcić ludzi, żeby zrobili układ, który będzie kosztował mniej niż $100. Można na przykład użyć układów FPGA albo użyć tego nowego chipu. Czy możemy to zrobić przed następnym CCC? No, nie wiadomo. Jeżeli chcecie spróbować, to skontaktujmy się. So I don't know if we have any time left, but happy to take questions. Proszę o pytania.
Thanks, Ro. Yeah, we actually do have some time left, actually about 10 minutes. So if you do have questions, pile up at the microphones that you see here. And we start with a question from the internet. Sure, take your time. Just start talking into the microphone. Yeah, why is the microphone of the signal angel not working? Problem is microphone. I'll start with a question from microphone number two then, while the signal angel is working out his microphone. There you go. Hi. Is this working? Yes. Move close to the microphone, though. That's cool. This just... It is on. It is on. Hi, Drew. Thank you very much. Thank you very much for the talk. Dziękuję bardzo za wykład. Dobrze się bawiłem używając układu Beagle. Udało mi się użyć go na scenie w tym roku. To, co mnie tutaj bardzo ciekawi, to użycie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego. Dzięki temu mamy bardzo małe opóźnienia na tym procesorze. To powinno ułatwić proces z Linuxem. Czy masz więcej przykładów? Wyjaśnię trochę terminy. Mowa o takim drugim jądrze, który działa, współpracuje z Linuxem i obsługuje rzeczy takie jak obsługę dźwięku czy instrumentów albo obsługę silników. Deweloperzy Linuxa bardzo współpracują, żeby Linux działa z zastosowaniami czasu rzeczywistego, ale niektóre rzeczy takie jak instrumenty mogą wymagać szybszej reakcji. Są również inne możliwości, które pozwalają na przykład w czasie rzeczywistym uruchomić kodowanie i dekodowanie albo współpracować z silnikiem. Także użycie tego Zenomai pozwala zapewnić jakieś minimalne opóźnienie, ale jest też dużo prac w jądrze Linuxa na ten temat. Powinien być w pokoju ktoś, kto się tym zajmuje. All right. Thanks for the question. Thanks for the answer. Let's have another try with the internet. Czy używanie otwartego sprzętu, otwartego oprogramowania jest konieczne po to, żeby sprzęt był certyfikowany jako otwarty? Zgodnie z definicją otwartego sprzętu, którą wymyśliła OSFA, można używać dowolnego oprogramowania. Do pewnych rodzajów rzeczy, tak na przykład do projektów mechanicznych, można używać, są tylko programy projektujące, które są zamknięte. KiCad jest praktycznie tylko od kilku lat, a większość ludzi używa oprogramowania, które jest zamknięte. Pomysł jest taki, że jeżeli my chcemy kolaboracji, to lepiej używać otwartego oprogramowania, ale to nie ma nic wspólnego z definicją otwartego sprzętu. Najlepiej używać otwartego oprogramowania, ale to nie jest wymagane. Jak dobra jest wydajność, jeżeli chodzi o projekty, które mogę robić na co dzień? Jedna wada takich miękkich rdzeni, na przykład na chipie ECP5, jest tak, że maksymalna częstotliwość to jakieś 50, może 100 MHz. Ten projekt X-Ray pozwoli nam być może użyć bardziej wydajnych chipów FPGA, które działają z wyższą częstotliwością.
ale nie będą raczej konkurencyjne z ARMem i z Intelem. Mamy za to o wiele większą elastyczność, jeżeli chodzi na przykład o podłączenie urządzeń, więc może taktowanie zegara nie jest zbyt wysokie, ale ponieważ to jest FPGA, to możemy robić różne rzeczy w sprzęcie, które normalnie paliłyby cykle na procesorach. Potrzebujemy, żeby krzem miał taką wydajność, jaką mamy na Intelu i w ARMie. Czy myślisz, że da się zrobić menedżer pakietów otwartego sprzętu, takiego jak NPM? No, dobre pytanie. Myślę, że jedna z tych rzeczy, otwarty sprzęt jest mniej więcej 20 lat z otwartym programowaniem. Jeden z tych powodów to to, że narzędzia do projektowania otwartego sprzętu powodują, że jest ciężko współdziałać, jeżeli chodzi o projektowanie. Nie jest tak, że zapiszę swoje pliki na GitHubie i możemy potem porównywać zmiany. Jeden z problemów jest taki, że jeżeli chcemy współdziałania na temat otwartego sprzętu, to musimy mieć lepsze narzędzie, żeby lepiej dało się łączyć różne zmiany. Myślę, że da się to jeszcze poprawić. Jeżeli chodzi o przechowywanie rzeczy, to rozmawiałem niedawno z kimś dzisiaj na ten temat, na temat obserwatorium otwartego sprzętu, gdzie chcą zapisać różne projekty, udokumentować je, tak żeby można było nad nimi współpracować. Na przykład Libre Course chcą właśnie to zrobić, jeżeli chodzi o projekt procesorów, tak żeby można było wziąć sobie różne kontrolery i połączyć je. Programowanie układów jest trochę lepsze, bo programowanie ich wygląda jak kod źródłowy, ale projekty CAD są trudniejsze pod tym względem. W prezentacji mówiłeś, że są różne projekty, które próbują robić oprogramowanie dla komercyjnych FPGA. Chciałbym się spytać, czy są otwarte architektury FPGA, takie jak RISC-V. Mówimy o otwartych narzędziach, ale mogłyby być też otwarte chipy FPGA. Nie słyszałem o żadnych projektach, które próbują zrobić otwarty układ FPGA. Jeżeli masz więcej czasu, przyjdź do naszego stoiska otwartego sprzętu i otwartego FPGA i być może będą mogli ci coś podpowiedzieć. Byłoby to naprawdę fajnie. Ten wykład Baniego pierwszego dnia był na temat użycia FPGA, dlatego że łatwiej dokonać ich inspekcji. Jeżeli mielibyśmy otwarty chip FPGA, byłoby to nawet łatwiejsze. Jak wygląda, jak wyglądają wyniki na watt, wydajność na watt? RISC-V czy FPGA? Obu. No więc prawdopodobnie FPGA nie są w tym temacie zbyt dobre. W porównaniu do sprzętu w krzemie nie są takie proste. RISC-V ma pewne problemy, ale jest jeszcze wcześnie w porównaniu do innych zestawów instrukcji. Jest jeden projekt ETH z Zurych. Parallel ultra low power. So that's a family of RISC-V cores. Jest taka rodzina rdzeni RISC-V od nich, gdzie chcą zrobić rzeczy, które potrzebują mało energii. Tak jak mówiłeś, jest bardzo dużo klauzul poufności i informacji chronionych.
or an interface next to it. So my question is, do we have all the... Moje pytanie brzmi, czy mamy w tej chwili wszystkie urządzenia peryferyjne, które są w tej chwili otwarte? Myślę, że ciągle przed nami jest wiele pracy i LightX próbuje zapewnić różne bloki własności intelektualnej. Jeżeli popatrzycie na Sci-Fi, to sam rdzeń jest otwarty, ale niektóre części nie są jeszcze otwarte. Miejmy nadzieję, że jeżeli więcej ludzi zajmie się projektowaniem układu, to wszystkie komponenty będą otwarte, ale jedna rzecz, której Sci-Fi nie ma, to USB. Zwykle ludzie kupują swój kontroler USB, projekt kontrolera. Gdybyśmy mieli zweryfikowany projekt kontrolera, to byłoby bardzo ważne. Niestety mamy w tej chwili różne własnościowe bloki naokoło procesora. Dziękujemy za uwagę. To było polskie tłumaczenie wykładu Linux na otwartym sprzęcie z otwartym projektem układu na żywo z 36. KS Communication Congress. Tłumaczyli Paweł i Dorota.